Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Kontrolowana. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie. Zostańmy w tym temacie drogowym. Wypadków uniknąć się nie da, ale czy da się uniknąć, czy da się odkorkować miasto, na przykład spacerowe? Wie pani, to jest trudne pytanie. Właściwie żadne miasto na świecie sobie nie poradziło z korkami. Rozbudowa dróg, robienie tych dróg coraz szerszymi, nie rozwiązuje problemu, bo im lepsze warunki, tym się pojawia więcej samochodów. Przykładem jest ulica Słowackiego. Powiększyliśmy jej przepustowość 2 razy i jest 2 razy więcej samochodów, bo jak się gdzieś wygodniej jedzie, to kierowca tą drogę wybiera. No dobrze, ale myślicie o tym, że tych samochodów będzie więcej, więc co? Samochodów nie może być po prostu więcej. Krótko mówiąc, musi być tendencja taka, jaka jest na zachodzie. Dzisiaj w Gdańsku mamy powyżej 500 samochodów na 1000 mieszkańców, a w Berlinie 300 kilkadziesiąt. I to jest kierunek myślenia. Czyli co? Takie przepisy wprowadzać w kraju, żeby nam się nie opłacało, tak? Wjeżdżać do miast, dużych miast. Poniekąd tak. Czyli takie przepisy, jak na przykład w Londynie, że jest congestion charge, czyli za sam wjazd do centrum się już płaci, plus polityka parkingowa, plus oczywiście rozwój komunikacji miejskiej. Krótko mówiąc, nie chodzi o to, żeby samochód wyeliminować z miasta, ale chodzi o to, żeby jego proporcje podróży, które są odbywane samochodem, sprowadzić do niezbędnego minimum. No dobrze, ale co innego centrum, a co innego zjazd z osobowej do pracy do miasta? No to przecież nie jest wcale do centrum, niekoniecznie musi być. Pani redaktor, no na pewno jest lepiej niż w poprzednich latach, ponieważ powstały dwa dwupasmowe połączenia z obwodnicą, czyli ulica Słowackiego i trasa Armii Krajowej, których jeszcze kilkanaście lat temu nie było w ogóle. Jak pani wie, planujemy, przymierzamy się do kolejnych środków europejskich i jednym z potencjalnych projektów jest tunel pod Pachołkiem, czyli dwupasmówka do osoby. 2 miliardy to ma kosztować. To jest ogromny koszt. Już słyszę, jak radni opozycji mówią z PiS-u, że to jest bezcelowe, że może lepiej poszerzyć spacerową. Jeżeli to będzie kosztowało 2 miliardy, to oczywiście jest to wydatek zbyt duży i myślę, że miasto Gdańsk i miasto Sopot go nie udźwigną. Natomiast ja bym z tymi szacunkami był ostrożny. Trzeba to dokładnie przekalkulować. Jesteśmy w tej chwili po etapie Będziemy po etapie budowy tunelu. Wiemy, jakie są pewne środki niezbędne na budowy tego typu przedsięwzięć. To może być okazać się tańsze. Natomiast poszerzanie spacerowej do niczego nie prowadzi, bo i tak wszyscy się razem spotkamy na mostku w Oliwie. No to może też opaską, ale tam się już nie da, tak? Bardziej nie poszerzyć. No, pani redaktor, naprawdę nie chciałbym przejść do historii jako ten, który wpuści samochody do Oliwy. Rozumiem. No na razie tam ciężkie samochody omijają Oliwę, ale jakoś to na ruch nie wpłynęło. Ostatnio było podpisanie umowy na budowę linii tramwajowej na Morenę. Zrobiliśmy taką sondę na naszej stronie internetowej. No i oczywiście mam oczekiwania zawsze większe. Pomysł naszych internautów jest taki, żeby był tramwaj do Osowej. Co pan na to? A w ogóle są jakieś plany rozwoju dalszego linii tramwajowych? Czy to już jest koniec, jeśli chodzi o Morenę? Znaczy, jeśli chodzi o Piecki i Migowo, to na tym etapie oczywiście kończymy, ponieważ ta dzielnica będzie skomunikowana. Przypomnę, że docelowo ta dzielnica będzie połączona z pętlą na ulicy Rzeczpospolitej, czyli w trasie Nowej Abrahama. W śladzie trasy Nowej Abrahama. Natomiast jeśli chodzi o mieszkańców Osowej, to tam tramwaj absolutnie jest niepotrzebny, ponieważ za 2 lata do Osowej będzie dojeżdżała kolej metropolitarna, więc nie ma sensu dublowania tych środków komunikacji de facto miejskiej. W Osowej będzie zorganizowana komunikacja dojazdowa, czyli będziemy dowozić ludzi autobusami lokalnymi jeżdżącymi po osiedlu do przystanku kolei metropolitarnej i stamtąd dogodnym już pociągiem do centrum mieszkańcy będą mogli zjechać albo do Brzeszcza, albo do Czyli jeśli chodzi o transport tramwajowy, to właściwie jeśli chodzi o duże inwestycje, to W tej kadencji i w tym okresie... No kadencja to nie za długo. No kadencja jeszcze ponad rok czasu. Natomiast w tej kadencji oraz w tym okresie pobierania pieniędzy unijnych, oczywiście to jest koniec. Natomiast już w tej chwili przygotowujemy projekt budowy tramwaju w śladzie Nowej Bulońskiej, który będzie się łączył docelowo z tramwajem, który dzisiaj jeździ na ulicy Świętokrzyskiej. A póki co modernizacja tej trasy w stronę Stogów? Również, ona chyba w tej chwili nawet już toczy się i będzie się toczyła. Oczywiście planujemy również zakup nowego taboru. Jakie podwyżki nas czekają w nowym roku, panie prezydencie? Trochę tego będzie, prawda? To znaczy, czekają nas generalnie wszystkie podwyżki o charakterze podatków lokalnych, podatków miejskich. One są w oparciu o wskaźnik inflacyjny, który nam podaje Ministerstwo Finansów, więc to są podwyżki tam rzędu kilku groszy. Jesteśmy przed rozstrzygnięciem nowej ceny wody w Gdańsku, ale również mogę zapewnić, że już dzisiaj w trakcie negocjacji wygląda, że będzie to skala naprawdę pomijalna
a może żadna. Ale ile? 2% czy 7% jak on gdzieś znaczy, będzie to na pewno poniżej poziomu inflacji, a inflacja była bodajże za miniony rok tam około 2%, więc to będzie to, na pewno to, będzie to poniżej inflacji. A dlaczego utrzymujecie w tajemnicy te stawki? Ja pamiętam wiele lat temu, było zawsze tak, że Sornep Punkt Gdańsk ktoś proponował, dziennikarze się o tym dowiadywali, potem trwały jakieś negocjacje, dziennikarze o tym informowali, a teraz jakaś taka jest polityka, żeby nie informować. Nie. Media się tam zapomniałem panią, że od 7 lat, jak jestem wiceprezydentem spraw komunalnych, publicznie zawsze mówię, ile, jaka podwyżka będzie w następnym roku. Pamięta pani, było 15%, mówiłem, że będzie 15%, udawało się czasami 12%. Okres wielkich podwyżek mamy za sobą, bo żeśmy skończyli projekt europejski. W tej chwili są to podwyżki minimalne. Ale już pan zapowiada, że te wysokie, duże podwyżki mogą wrócić. Znaczy podwyżki, mogą być podwyżki w roku 17, 18, być może 19, kiedy będziemy realizować kolejne projekty. Te podwyżki nie są tak dlatego, że my chcemy ludziom utrudnić życie, tylko po prostu są potrzebne środki na rozbudowę tego systemu. W przyszłym roku, jeśli chodzi o cenę wody, nie więcej niż 2% podwyżka, tak? Na pewno nie więcej. Dobrze, a tańsze śmieci to znaczy ile tańsze śmieci? Tego dzisiaj nie powiem, natomiast mogę powiedzieć tylko, że tutaj naprawdę mieszkańcy powinni być pozytywnie zaskoczeni. Według wszelkich kalkulacji, szacunków ta obniżka będzie znacząca, natomiast nie chciałbym żadnych tutaj podawać cyfr, ponieważ czekamy do końca roku. Pamiętajmy, że ilość śmieci produkowanej przez mieszkańców jest troszeczkę sezonowa. Inaczej produkujemy w lecie, inaczej trochę w zimie, inna jest struktura, a my płacimy tak naprawdę firmom wywożącym odwagi tych odpadów. Więc nie chciałbym przestrzelić się, nie chciałbym tej ceny dać za niskiej, ani za wysokiej. Po prostu chciałbym, żeby była taka, jaka była, jaka jest odpowiednia. No właśnie, ale chyba pan coś źle policzył, bo pan proponował stawkę dużo wyższą, potem została trochę obniżona, a teraz okazuje się, że może być jeszcze niżej. To znaczy, że źle oszacowano? Źle oszacowano. Przyjęto złe szacunki, czy złe założenia, jak gdyby, czy złe. No, w praktyce okazało się, że założenia do kalkulacji stawki były zbyt wysokie, na przykład pod względem ilości odpadów. Wszystkie dane mówiły nam, że tych odpadów powinno być więcej niż przed reformą. Ich jest trochę więcej, ale nie tyle, ile myśmy założyli. Myśmy przyjęli dane historyczne, dane z górki 2010 roku, kiedy tych odpadów w Trójmieście było najwięcej, a okazuje się, że tej górki żeśmy nie osiągnęli. Oczywiście jeszcze monitorujemy sytuację, ale wszystko wskazuje na to, że tych odpadów wiemy, ile już w Gdańsku produkujemy. Pamiętajmy, że kiedyś były różne rozmaite sytuacje. Firmy przewozowe kombinowały, woziły, gdzie było taniej. No więc dzisiaj wiemy tak naprawdę, ile odpadów jest produkowanych w Gdańsku i dlatego możemy rzetelnie podać stawkę. Natomiast jedno należy wytłumaczyć, pani redaktor. To, że mieszkańcy od początku lipca płacą stawkę, nazwijmy ją umownie, zawyżoną, nie oznacza, że przepłacą za śmieci, ponieważ my te wszystkie pieniądze, które dzisiaj zbieramy w tak zwanej górce, musimy w następnych 20 miesiącach mieszkańcom oddać. Także suma pieniędzy, jaką mają wpłacić pomiędzy lipcem a październikiem 2015, jest dokładnie taka sama, wynikająca z kosztów. Dobrze, niższe opłaty za śmieci to na pewno jest dobra wiadomość dla mieszkańców, ale ja słyszę przedstawiciela PRSP, który mówi, że chce negocjować umowę z wami, że jakby ponosi dużo większe koszty niż to było planowane i szacowane. To znaczy, czy możliwa jest ta renegocjacja? Czy jak to znaczy, się powiem tak, w tej chwili się nad tym zastanawiamy. My mamy świadomość jak gdyby oczekiwań tych obydwu firm, bo to nie tylko PRSP, również Remontbis podnosi ten temat. Ale to było uzasadnione, tak? Bo miało być dużo mniej jakby tych śmietników w mieście, prawda jest tak? Taka, że szara strefa okazała się dużo większa niż żeśmy myśleli i w związku z tym trzeba było rozstawić o wiele więcej pojemników na mieście niż planowaliśmy, niż to było zawarte w tak zwanym SIWZ-ie, czyli specyfikacji zamówienia. I to jest prawdą i w związku z tym chcemy pomóc firmom i dać pewne zamówienie uzupełniające w oparciu właśnie o to, że jest tych pojemników więcej. To oczywiście wymaga więcej pracy, więcej nakładu. Mamy tylko świadomość. Natomiast to, co mówię o tej obniżce, to mówię z całą odpowiedzialnością, ponieważ myśmy pewne symulacje już zrobili, ile te dodatkowe pieniądze mogą nas kosztować w systemie na rzecz tych firm i to już jest uwzględnione. Także jak gdyby ta obniżka nie wynika z tego, że co się wydarzy na rynku, tylko my mniej więcej już też również planujemy, jakie dodatkowe pieniądze będziemy płacić. Co do kryteriów, nie zamierzacie ich zmieniać? Czyli, że płaci się za śmieci od wielkości mieszkania? Nie, nie zamierzamy. Uważamy, że ta metoda się bardzo dobrze sprawdziła. Przykład innych miast w Polsce, gdzie nagle zniknęło po 20% mieszkańców, pokazuje, że to była dobrze obrana droga. Przykład gminy Kolbudy, gdzie w tej chwili się będzie zmieniana metoda, ponieważ mieszkańcy zniknęli, tak? Pokazuje, że to była dobra droga. I powiem więcej. Ta obniżka jest możliwa również dzięki wybranej metodzie, ponieważ metoda jest na tyle szczelna, że nikt nie jest w stanie z niej uciec. Również to, że odkryliśmy tak dużą szarą strefę, wynika właśnie z przyjętej metody. Mhm. Panie prezydencie, pan się jakoś czuje osobiście odpowiedzialny za aferę korupcyjną w Urzędzie Miasta, która dotyczy przyznawania mieszkań komunalnych osobom
no, które nie powinny ich dostać, a które za to zapłaciły? Wie pani, oczywiście nie jest to dla mnie powód do dumy. Jest to bardzo przykre, że wśród naszych pracowników znalazły się takie czarne owce, które w ten sposób postępowały. I to jest oczywiście bardzo przykre. Natomiast według mojej wiedzy, niewielkiej, ale jakiejś tam wiedzy, która wynika, jaki to był mechanizm, że tak powiem, postępowania tych pracowników, no to powiedzmy sobie szczerze, pozostali byli wprowadzani w błąd, tak? Także tutaj trudno czuć się winnym za tą sytuację, dlatego że to tak jak jest w przypadku kradzieży, to nie stróż pilnuje złodzieja, tylko odwrotnie, złodziej pilnuje, kiedy stróż pójdzie na picie herbaty. No dobrze, ale jakie wnioski z tego wyciągnięte? Nie wiem, zweryfikował pan, sprawdził pan wszystko, albo państwo urzędnicy, czy to są tylko dwie urzędniczki obecnie, czy może ten proceder jest na większą skalę? Znaczy, takiej wiedzy my nie mamy. To jest wiedza śledczych. Myśmy udostępnili wszystkie dokumenty, wszystkie możliwe dane, jakie w tej sprawie były potrzebne prokuraturze i tutaj to śledztwo jest prowadzone i oczekujemy na jego efekty. Myśmy tylko i wyłącznie na podstawie tych, można powiedzieć, szczątkowych danych, które mamy od prokuratury, na podstawie pytań, które zadawała, mniej więcej wiemy, jaki był mechanizm tych machlojek i w tym miejscu, żeśmy po prostu system uszczelnili, tak? Co to znaczy i w którym miejscu? Na przykład wymagamy dodatkowych zaświadczeń, weryfikujemy zaświadczenia o dochodach. No i parę jeszcze innych procedur, nie chciałbym mówić, bo być może bym naruszył to już dobro śledztwa. Jeszcze niech mi pan tylko powie, czy już jesteście gotowi, miasto jest gotowe do wprowadzenia w życie nowych stawek w mieszkaniach komunalnych? Znaczy, wypowiedzenia poszły 3 miesiące temu czy 2 miesiące temu zgodnie z terminem i oczywiście to jest normalna, rutynowa procedura, tu się nic specjalnego nie dzieje. Od grudnia nowe stawki, tak? Znaczy nie, stawki są takie same jak były, ponieważ stawka bazowa w Gdańsku nie uległa zmianie, jest 10-20 za metr kwadratowy, natomiast uległy zmianie kryteria w wyniku takiego, a nie innego rozstrzygnięcia sądowego i w związku z tym część mieszkańców utraci tą obniżkę z tytułu położenia w strefie peryferyjnej i prawdopodobnie będzie musiała zapłacić nieco więcej. Mhm. Ale część mieszkańców zapłaci mniej. A to jest podwyżka dla tych, co zapłacą więcej, na razie jedyna planowana, czy jakaś w przyszłym roku jest? Nie planujemy zmiany stawki bazowej. Ona jest zgodna z naszą polityką przyjętą w wieloletnim planie gospodarowania sobomieszkaniowym. Także to jest tylko kwestia regulacja wynikająca z wyroku sądowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.